Niezagospodarowana od blisko 2 lat przestrzeń pod ulicami Świdnicką i Kazimierza Wielkiego, czyli tzw. przejście Świdnickie, zyska nowy blask. A znajdzie tu swoje miejsce Centrum Innowacji dla Kultury i Edukacji. Jest to lokalizacja nieprzypadkowa, bo jest to bardzo ruchliwe miejsce w centrum Wrocławia. Chcemy, żeby to było miejsce spotkań kreatywnych, ale też takiej kreatywnej edukacji. Edukacji z wykorzystaniem właśnie nowych technologii. Będziemy tu uczyć kadry kultury z Wrocławia, Dolnego Śląska oraz nauczycieli. Chcielibyśmy ich również zaprosić. Nowych technologii i tego, jak korzystać z innowacji, które przynosi świat w procesie edukacyjnym. Miejsce to będzie podzielone na 5 stref – informacyjną, konferencyjną, warsztatową, gier i zabaw, a także relaksu. Przed nowym edukacyjnym punktem postawiono wiele zadań. Główne cele – walka za wykluczeniem, czyli walka o tzw. digital literacy, walka z analfabetyzmem cyfrowym, edukacja kadr kultury, rozwój branż kreatywnych, czyli gry, gaming, gamifikacja oraz spotkania branży IT z branżą kultury. Wystrój zdominują sześciany i to one będą tworzyły klimat centrum. Niebanalnym akcentem będzie chrobotek reniferowy, który znajdzie się m.in. w strefie pracy i relaksu. Jest to porost, który jest pozyskiwany w naturalny sposób z poszanowaniem dla środowiska. Dbamy o ekologię i będziemy uczyć tego właśnie przybywających tutaj użytkowników. Chcieliśmy, żeby to była przestrzeń innowacyjna, czyli innowacyjna, no to nowe technologie, ale i taka przestrzeń ekologiczna, taka powiedzmy promująca te wszystkie takie prozielone kwestie. Centrum będzie dostępne dla każdego. Będziemy razem z mieszkańcami, z bardzo różnymi mieszkańcami, bo i starszymi, i młodszymi, i uczącymi się, i nieuczącymi się, ale także z turystami, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, ofertę tego miejsca współtworzyć. Dokładna oferta tego miejsca będzie jeszcze przedmiotem konsultacji. Otwarcie zaplanowane zostało na wrzesień. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.